Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Lata nauki, kilkadziesiąt lat pracy w jednej branży, często u jednego pracodawcy i emerytura. Tak do niedawna wyglądało życie większości Polaków. Ten świat zmienił jednak postęp technologiczny i globalizacja gospodarki. Czy czas zmienić również myślenie o edukacji, karierze, zarabianiu, oszczędzaniu i emeryturze? O tym porozmawiam z moim gościem w studiu RDN, Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Dzień dobry. Witam serdecznie panią redaktor, witam państwa ze studia radia Dobrze Nastawione. Jak zmienia się rynek pracy? Jakie wyzwania wymuszają zmiany na pracodawcach? No widzimy, że rynek pracy w ostatnim czasie zmienia się i to bardzo mocno się zmienia. Szczególnie w województwie małopolskim zachodzą pozytywne zmiany. W ostatniej dekadzie widzimy, że w naszym województwie jest coraz więcej przedsiębiorstw, które inwestują, których kondycja poprawia się, a co za tym idzie, jeżeli przedsiębiorstwa czy przedsiębiorcy przeznaczają pieniądze na rozwój, to potrzebują dodatkowej siły roboczej. Też nasi przedsiębiorcy widzą, że te trudności czy problemy kadrowe są teraz dosyć duże i jest to taki czas, można powiedzieć, rywalizacji przedsiębiorców o pracownika, ale co jest ciekawe, też pracownicy bardzo dobrze to widzą, bo w dzisiejszych czasach już najważniejszym kryterium nie jest tak jak dotychczas w przypadku decyzji, kiedy mieszkańcy decydowali się, pracownicy, w jakim przedsiębiorstwie pracować, to głównym kryterium był jednak to kryterium płacowe. Teraz już nie jest tak. Oczywiście te kwestie finansowe są ważne, ale patrzymy też na inne czynniki, na dostęp do prywatnej służby zdrowia, czy również na indywidualne możliwości planów szkoleniowych w danej firmie, czy również elastyczny czas pracy, jak i również możliwość godzenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Oczywiście te benefity, których oczekują pracownicy, zmieniają się, ale powodują to bardzo ciekawą konkurencję przedsiębiorców właśnie w walce o pozyskanie pracowników. No właśnie, bo mówi się, że na rynku pracy rządzi teraz pracownik. No, pokrywałoby się to z tym, o czym pan mówi, ale czy w takich miastach jak Tarnów czy Nowy Sącz pracownicy tak mogą sobie wybierać i przebierać? Czy te tendencje właśnie w takich mniejszych miastach niż Kraków czy Warszawa też są widoczne? Czy warto powiedzieć o tym, że ogólnie sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od 29 lat. Patrząc chociażby na wyniki bezrobocia w naszym województwie. W tym momencie, jeżeli chodzi o województwo małopolskie, jest to 4,3%. Bezrobocie właśnie na tym poziomie kształtuje się w naszym województwie. Jeżeli chodzi o kraj, jest to 5,5%. To jest dobra, panie dyrektorze, sytuacja dla pracowników czy dla pracodawców? Myślę, że to jest ogólnie dobra sytuacja, jeżeli mamy niski poziom bezrobocia. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na inny problem, który mamy w tym momencie, który jest dla nas pewnego rodzaju wyzwaniem, bowiem Polacy w tej chwili są najbardziej starzejącym się narodem w całej Unii Europejskiej. I również u nas mamy w tym momencie największą grupę osób biernych zawodowo, czyli to są takie osoby, które nie tylko, że nie mają pracy, ale również jej nie poszukują. I tutaj stajemy przed bardzo ważnym wyzwaniem, aby te osoby w odpowiedni sposób zaktywizować. Bardzo często najwięcej osób właśnie biernych zawodowo to osoby powyżej 50 roku życia i co ciekawe też dużą grupę stanowią kobiety. Więc dlatego tu jest dla nas w tym momencie wyzwanie, aby te osoby we właściwy sposób zaktywizować. To jest też bardzo ważna idea doradztwa zawodowego nawet dla tych osób, bo no jak właśnie, to się panie mówi... dyrektorze, to ja wrócę do tego pytania, na ile właśnie ci pracownicy mogą w takich miastach jak Nowy Sącz czy Tarnów negocjować z pracodawcami? Skoro przychodzi taki pracownik po 50 roku życia, wie, że nie jest łatwo już w tym wieku o zatrudnienie, na ile on sobie może pozwolić? Mogą negocjować, ponieważ widzimy to chociażby
chociażby po ofertach pracy, które są na stronach internetowych pracodawców. Pracodawcy rywalizują o pracowników. Bezrobocie w Nowym Sączu kształtuje się na poziomie 2,7%, czyli widać, że jednak jest ta walka o pracownika. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o kwestię Tarnowa, w przeciwieństwie do Nowego Sącza macie wspaniałe połączenie komunikacyjne z Krakowem, więc tutaj ci przedsiębiorcy tym bardziej muszą pracowników konkurować, bo inaczej żeby ich zatrzymać w Tarnowie, bo inaczej będą wyjeżdżali do Krakowa. Siłą rzeczy, jeżeli kiedyś, mam nadzieję, powstanie sądeczanka, na którą wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego czekają, również ja czekam, bo codziennie z Nowego Sącza dojeżdżam do Krakowa i na pewno byłoby to dla mnie duże udogodnienie, więc na pewno w tym momencie ta rywalizacja pracodawców o pracownika jest bardzo duża. Bo sądeczanie też tą sądeczanką będą uciekać do Krakowa. Tego pan życzy pracownikom? Życzyłbym sobie, żeby ta sądeczanka spowodowała, żeby nasi przedsiębiorcy w Nowym Sączu jeszcze bardziej rywalizowali o pracownika, ale z drugiej strony, żeby mieszkańcy mieli możliwość lepszego połączenia właśnie z Krakowem. W jakich branżach dzisiaj najłatwiej o zatrudnienie? No właśnie, jeżeli chodzi o kwestie branży, to myślę, że wartym podkreślenia jest fakt naszego badania, które prowadzimy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. To jest barometr zawodów. To badanie jest bardzo ciekawe, bo to jest badanie prognostyczne o charakterze jakościowym, które zaczerpnęliśmy, można powiedzieć, od Szwedów, bowiem to oni pierwsi wprowadzili takie badanie, które miało prognozować to, co będzie się działo w przyszłości właśnie na rynku pracy. I od pewnego czasu takie badanie jest prowadzone również w Polsce. W tym momencie jest prowadzone na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej właśnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, bo to my pierwsi zaczęliśmy realizację tego badania. Ja to badanie nawet mam dzisiaj przy sobie i zostawię w prezencie pani redaktor, że można się było z nim zapoznać. Poprosimy jednego kilka danych z tego badania. I to badanie właśnie przedstawia zawody deficytowe, zawody w równowadze i zawody nadwyżkowe, w których w najbliższym czasie ciężko będzie znaleźć pracę. I co ciekawe, to są zawody? Właśnie na przykład zawodem nadwyżkowym i co jest ciekawe, od początku tym jednym zawodem nadwyżkowym i teraz to już jest tylko ten jeden zawód nadwyżkowy, który w tym badaniu na 2020 rok zaznaczyliśmy, to jest zawód ekonomisty. Natomiast w zawodach deficytowych od samego początku były zawody chociażby samodzielnych księgowych czy kierowców i rzeczywiście te zawody dzisiaj, pracownicy w tych zawodach nie będą mieli problemu w znalezieniu pracy, ale również do tego dochodzi kwestia chociażby w całej branży produkcyjnej, branży przetwórczej, bo też tutaj musimy zwrócić uwagę, że mamy w Małopolsce bardzo dużo cudzoziemców, którzy pracują na umowy o pracę. Często wypełniają te luki, które są na rynku pracy w tym momencie. Niemniej jednak dzięki temu badaniu chcemy również pokazać przyszłym osobom, które będą za chwileczkę na rynku pracy rywalizowały o tą pracę, aby wiedziały, w jakich kierunkach kształcić się. I to jest właśnie bardzo ciekawe badanie, które może ułatwić w przyszłości wybór zarówno drogi kształcenia, jak i zaplanowania swojej przyszłości. No właśnie o tej przyszłości za chwilę chcę jeszcze wrócić do tych zawodów i zarobków. Jak z tymi zarobkami jest w Tarnowie i Nowym Sączu? Czy ciągle odbiegają od zarobków w innych, większych miastach? No ja myślę, że tu wracamy do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że jednak jest ta konkurencja pracodawców o pracownika i chcąc pracownika zatrzymać, będzie musiał pracodawca jednak zapewnić te warunki płacowe na jak najwyższym poziomie. Okazuje się właśnie, że dzisiaj pracodawcy chętnie zatrudniają właśnie obcokrajowców, o których pan wspomniał, z Ukrainy chociażby, którzy no, często podejmują pracę za dużo niższe zarobki niż Polacy. Dużo niższe zarobki, ale z drugiej strony musimy zwrócić uwagę, że Ukraińcy bardzo często też, skoro zatrudniają się tutaj w Polsce, też nie wiążą do końca przyszłości z naszą ojczyzną. Bardzo często po kilku miesiącach Ukraińcy wyjeżdżają już do Niemiec czy do innych krajów Unii Europejskiej. Natomiast najlepszą inwestycją zawsze będzie inwestycja w polskich pracowników. I siłą rzeczy myślę, że też pracodawcy to widzą i z drugiej strony oferując tak szerokie benefity, jakie są proponowane polskim pracownikom, widać, że polski pracownik jest w cenie. Panie dyrektorze, skoro ta sytuacja na rynku pracy zmienia się tak dynamicznie, no to pytanie przed młodymi, jaką szkołę wybrać, jaki kierunek studiów, jak się w tym teraz odnaleźć, no, które branże są przyszłościowe, czyli w jakim kierunku się kształcić, czy to, o czym pan mówił przed chwilą, tym barometrze,
Właśnie pytanie, jak to długo będzie się utrzymywać, bo w tej chwili nie ma zapotrzebowania na ekonomistów, a może się okazać, że za rok już będzie, albo za kilka lat? Oczywiście. To też właśnie widać po naszym badaniu, że kiedy zaczynaliśmy to badanie, to było bardzo dużo zawodów nadwyżkowych, mało deficytowych. Teraz jest dużo zawodów deficytowych, mało nadwyżkowych, więc to oczywiście może się zmienić. Niemniej jednak my też jako Wojewódzki Urząd Pracy chcemy w tym momencie też skierować swoją ofertę do ludzi młodych. Stąd odbędzie się już za niedługo w Tarnowie, 27 marca, konferencja Myślę Perspektywicznie, Działam Aktywnie. Pierwsza taka konferencja zaproponowana przez Wojewódzki Urząd Pracy pod patronatem pani minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. 27 marca w Tarnowie i 30 marca w Nowym Sączu. I 30 w Nowym Sączu. Patronat nad tą konferencją obejmie również marszałek województwa małopolskiego, pan Witold Kozłowski. I właśnie podczas tej konferencji osobom młodym, które za chwileczkę wybiorą kolejną drogę swojego kształcenia, pokażemy właśnie wyniki naszego barometru, jak kształtuje się ta sytuacja na rynku pracy, w jakich zawodach mają większą szansę na znalezienie pracy, w jakich mniejszą, bo jest to bardzo ważne, żeby oni połączyli te zainteresowania, które mają, z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, tak aby w przyszłości mogli znaleźć tą pracę łatwiej i co najważniejsze w zawodzie, w którym będzie im się po prostu dobrze pracowało, bo jak to ktoś kiedyś powiedział, że jak robimy to, co lubimy, to tak naprawdę nie musimy pracować. Więc dlatego chcemy tą właśnie informacje przekazać młodym osobom, również przy pomocy naszej współpracy z doradcami zawodowymi, którzy są w szkołach, bo teraz wreszcie jest podkreślana ta idea doradztwa zawodowego, jak ważne jest to, żeby osobom młodym przekazywać tą informację jak najwcześniej, żeby w sposób racjonalny wybierali swoją drogę kształcenia i drogę życiową. No właśnie, tylko pytanie, jak tę drogę życiową wybrać? Czy kierować się tym, o czym pan mówi, że jeżeli się lubi, no to znaczy, że się nie pracuje, czyli mam się kierować swoimi pasjami, tym, co mnie interesuje w życiu, nawet jeżeli ta ekonomia, której się już uczepiłam, nie jest przyszłościowym kierunkiem, ale mnie to interesuje, mam iść w tym kierunku, czy raczej kierować się tym barometrem, no tymi zawodami, które w tej chwili są, no jest na nie zapotrzebowanie. Właśnie temu będą służyły nasze konferencje w marcu i w Nowym Sączu i w Tarnowie i też będziemy chcieli taką konferencję zrobić w Krakowie. Myślę, że w następnych latach w innych miejscach w Małopolsce będziemy tę konferencję organizować, aby nasi doradcy zawodowi wyjaśniali, czym kierować się przy wyborze drogi edukacyjnej, drogi kształcenia. Będziemy też zapraszać osoby młode na spotkania z doradcami. U nas można sobie zrobić bilans kariery, czy zrealizować różnego rodzaju testy, które odpowiedzą młodej osobie właśnie na to, jaki kierunek wybrać, w jakim kierunku warto się kształcić. Chcemy rozpromować bardzo mocno ideę doradztwa zawodowego, tak aby osoby nie wstydziły się tego, że chcą zapytać, chcą sprawdzić, w jakim kierunku mają podążać. Czas, który poświęcamy na zastanowienie, nie jest czasem straconym. I stąd nasze działania bardzo aktywne w tym temacie, aby tym młodym osobom pomagać. Panie dyrektorze, to na koniec jeszcze pytanie o osoby powracające z emigracji. Czy jest jakaś oferta dla nich? Tak, mamy ofertę przygotowaną dla tych osób, bowiem według naszych badań bardzo dużo naszych rodaków wraca z zagranicy do Małopolski, chcą na nowo tutaj pracować, chcą kontynuować swoje życie zawodowe właśnie w Małopolsce i stąd nasza oferta dla nich. Jest projekt Nowy Start w Małopolsce, który przeszedł już troszkę nasze oczekiwania, bo na początku mieliśmy takie założenie, żeby przyjąć w tym projekcie pilotażowo 100 osób. Przyjęliśmy grubo ponad 200 w całej Małopolsce, więc ten projekt wspaniale się rozwija i jest skierowany dla osób powyżej 30 roku życia, które wróciły w ostatnich 12 miesiącach do Małopolski. Także tutaj za pomocą jak gdyby państwa rozgłośni chciałem serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Małopolski, którzy wracają, chcą założyć tutaj działalność gospodarczą lub zrealizować różnego rodzaju kursy, na przykład za granicą nauczyły się języka, ale nie mają potwierdzonego tego określonym egzaminem, więc mogą się spokojnie do nas zgłosić. Jeżeli chodzi o Kraków, to mamy nasze biuro dostępne pod adresem Plac na Stawach, natomiast jeżeli chodzi o Tarnów, również mamy tu zespół zamiejscowy przy Alejach Solidarności w Urzędzie Wojewódzkim, a w Nowym Sączu przy ulicy Węgierskiej. Te osoby, które są zainteresowane, mogą u nas uzyskać wsparcie. Panie dyrektorze, czy w związku z Brexitem może się okazać, że znów mamy nadmiar fachowców na rynku pracy? Już wiadomo, że po 1 stycznia Anglia otwarta będzie raczej na inżynierów niż na
kelnerów? No ja myślę, że tutaj trzeba poczekać. Jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby oceniać sytuację, jak ukształtuje się ogólnie sytuacja w całej Unii Europejskiej po Brexicie. Myślę, że dla wszystkich jest to trochę nowe i dopiero po jakimś czasie będziemy mogli wnioski wysnuć z tego Brexitu, jaki miał wpływ na cały rynek pracy w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Michał Kądziałka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, był gościem programu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.